Witam w kolejnej rundzie Grand Arena 3 V3 ze statkami jak widzicie ranga brązonium 22100 takie miejsce mam w rankingu obecnie i 317000 lifetime a 5 ,408 000 galactic power nagrody są jak zwykle te same a po prawej widzicie moich przeciwników Żaden no, polsko nie brzmi, a pierwszy przeciwnik to jest Wes e, z gildii Erbon of the Ebon Hand. E, 22149 miejsce, ranga brązonią, 293000 lifetime. Na e, zwykłej arenie gra e, Skywalkerem, gdzieś się tam nim przebija. Natomiast e, na arenie statkowym Negocjator 5 965 000. I zobaczmy, co tutaj jest w środku. Nie rzuca się w oczy żadna legenda. W każdym razie widać coś tutaj: fazma, nawet na zecie, zrobione. Droidy. Klony, OCLS, Czubaka, całkiem nieźle, okład Sierżant na reliku 4, Seed Empire, Droideka mocno, Imperator na 7, więc pewnie zmierza po Ferzorderów, czyli konkretnie pod Supreme Leader Kylo Rena. Jest relik 7, 1, 2, więc na pewno tą stronę, ale jeszcze póki co go nie ma. Zobaczmy po kolei, jak te składy przeciwnika się prezentują. Bos na reliku czwartym reszta już mocno słabsza. W Imperium jest Vader mocno zrobiony wraz z Palpatinem, reszta już dużo, dużo słabsza. Ufer z orderów oczywiście mocno, gdyż można się spodziewać, że idzie właśnie po Kailorena. Zety też powkładane na wielu postaciach i na faźmie też. U Galactic Republic można powiedzieć, że standard poza klon sierżantem mocno zrobiony kod na girze 12, to znaczy kod na girze 12, luminara na girze 12 to jest akurat bardzo rzadki widok. Ciekawe. Lećmy dalej. U Jedi, no raczej standardowy widok poza luminarą. E Night Sisters, pierwsza trójka bardzo mocna, reszta już dużo m, słabsza. World Republic, o karf na zecie, ale z gierem 9, ciekawe. Reszta raczej standard. U widzimy Artuditu, mocno zrobiony. CLS, Chubaka, 3 P.O., hmm, czyli 10 próbował chyba w Luka e, ruszyć. Ale mu to chyba nie wyszło. Um, chyba, że na najbliższy event gdzieś tam się przygotowuje. W każdym razie, separatyści. Jest Grive z Droideka B2, B1 zrobieni mocno. I IG też. Droidy mocne. Geonozjanie już słabsi. U SITów można powiedzieć, że standard. Tutaj, hmm, jest tylko gir 11. Ok. Useed Empire. No, Marudera ma mocno zrobionego. Ale można powiedzieć, że standard. Zobaczmy na statkach, jak to wygląda. Jest Grywes, ale tylko 5-gwiazdkowy. niedokończony. Reszta gir 12. U Galactic Republic wygląda to. No, dość mocno jest BTL zrobiony. Klon też bardzo mocno GIR 12 PLO. Więc no, jest tu z czego wybierać. Jeszcze zerknijmy na rebeliantów Czubaka mocny. y -wing jeszcze daleko. No, a rebeli ma akurat słabszych. Pewnie wystawi negocjatora w obronę. Dobra, zobaczmy co nam boty powiedzą o tym pojedynku. Po prawej przeciwnika statystyki, po lewej moje. I cóż, na tierze czwartym masz 21 postaci bardzo dużo. Na tierze piątym 14. Lifetimeowo wygląda słabiej. W Ofensie powiedzmy, że podobnie, undersize'ów ma dużo więcej. W defie mu się sporo broni, więc dość mocną obronę chyba wystawia. Banerów ma tylko 1000 mniej, pól przejętych ma więcej rund wyczyszczonych też. No więc waleczny przeciwnik. Z ma mniej gir 11, mniej gir 12, ma mniej gir 13, ma więcej od 9. Mody sześciokropkowych ma więcej, 10 spida, mam więcej, 15 też. 20 ma mój przeciwnik, więc w modach chyba będzie lepiej. Darw mam szybszego. Boska mój przeciwnik ma szybszego, Darw Malaka. Ja mam szybszego. Grand Miral Front mam szybszego. Enfist Nest mam wolniejszą. To akurat dobrze. <grymne> Ventress mam wolniejszą nieco. Bibiata mam szybszego. Bistilkę Shan mam szybszą. Padme Amidale mam wolniejszą. No 302 całkiem nieźle. Grivesa mam nieco szybszego. Hmm, Wod Tambora mam szybszego, Jedi na Kina mam dużo wolniejszego, ale za to więcej damage'u. Shakti ma bardzo szybko mój przeciwnik. Rexa mam ja szybszego, to rzadki widok. Kylo on, ma Unmask ma mój przeciwnik dość szybkiego. Tu najpierw zerknijmy. Cóż, Galactic Par ma więcej, ale w modach wyglądam trochę lepiej, za to relików mój przeciwnik ma więcej, ale ja mam Ray, więc mam przeogromną przewagę dzięki temu. Cóż, Anakina ma szybszego. Jedi Revan'a ja mam szybszego, rzadki widok. Um, matchmaking tym razem był dla mnie łaskawy. E, Bruda mam wolniejszego. No, ze statków wiemy, że ma Grivesa, ale pięciogwiazdkowego. Najszybsze mode ma na rewanie Shakti, Shan, Fallen, Padma Amidala i general Skywalker. Moja średnia Renowa 12 um, i 1 na statkach. A przeciwnik, co wystawia przynajmniej w ostatnich um, rundzie Grand Areny, e, Geonosian, e, ciekawe, bo, o, nie ta, tutaj, właśnie, coś mi nie pasowało. I Geonosian, First Order z Fazmą, e, Newt, Duku i Wat. E, First Order, dwa składy, Bounty Hunters z Django kolejny skład Bounty Hunters, ale już mega słaby. Ciekawy Team Jedi, który sam myślałem do obrony wrzucić Old Republic, Resistance i kolejny Team Separatystów. No, i tak jak myślałem Grievous, także hmm, te składy damy radę coś tam wywalczyć. 31 ma na zwykłe arenie średnią i jeden na statek. No to wracamy do wystawienia obrony. I cóż, um, a zerknę tylko na jeden Fitz, bo chyba jeden był z klonami. Który można zrobić, więc klonów bym nie ustawiał w obronę. Taunt, ciekawy fitz. Imperial Stormtroopers. Zatem, tak, trzech klonów muszę użyć, więc tym razem zostawię na przykład Shakti w obronie zamiast Rexa. Ale najpierw standard. Tutaj musimy się pobawić. W statki. I Wywing. Reinforce i już szybko wystawione statki. Dobra. Na dole ustawimy oczywiście Ray, której ma bardzo minimalne szanse, żeby przejść mój przeciwnik. No i wystawmy górę taką samą jak zwykle, ale bez Reksa. W każdym razie ten team, który jest trochę przeciwko Resistance. Night sisterki moje słabe, które czasami ktoś. E, nie doceni. Bounty Hunters i gra. Jeszcze jeden skład, e, Old Republic jak zwykle. Dobrze. Teraz wystawmy resztę składów na dole. E, na pewno ten skład. A drugi z takich mocniejszych wystawię Shakti. I kloneczki. Klony gdzieś tu są. Może tak. Może być sierżant? Hmm. A jako drugi... Chcę grać Rex, Fives i ktoś. Hmm. A jeden konwę bym przy... sobie chętnie zostawił dla Gasa. Chociaż nie wiem, czy mi będzie tak bardzo to potrzebne. Hmm. Zostawmy Arka, niech będzie. Żeby coś mocniejszego jednak w obronie zostawić. No i reszta dla zapchania banerów. Standard First order razy dwa. Tutaj się przeciwnik i tak nie dostanie. Okej. Okay. I... Wymyślimy coś z Resistance. Bo marne szanse tutaj daje przeciwnikowi. Eee, więc takie coś. Może w PNXy. Hmm, nie? Z tych rezistans jeszcze coś zrobimy. O. To Trio. A, tego nie. E, tego. Tak, i żeby gir 13 na wszelki wypadek było, żeby nie było to najsłabiej. I 1002 banery są, więc za chwilę ruszamy do ataku. Okej, okay. przeciwnik już atakował, nawet jak widzicie wyczyścił wszystko, 2374. Z udało mu się za czwartym razem, Resztę tutaj za pierwszym. Na górze wszystko za pierwszym. Statki też padły za pierwszym. Jeden Reinforcement tylko. Natomiast z tyłu, first in Resistance oczywiście poradzili sobie aż cztery razy, wow. na dwa razy ten mix, który tak byle jak tylko wrzuciłem, a First Orderzy raz, czyli teoretycznie trzy w topy zaliczone. To dość mocne. Natomiast sam wystawił First Orderów razy 2, Newt z Złotem Duku i Geonozian, ale z Droideką do którego ciężko się będzie dotrzeć. będzie dotrzeć, bo możecie wystrzelać, znamy to przecież. A na dole ciekawe, bo mamy klony Bounty Hunters z Nest i drugi Team Bounty Hunters już dużo słabszy. Zacznijmy może tutaj. I wybierzmy sobie kloniki, żeby zrobić ten fit, który tam aż 100 banerów daje. Tutaj weźmiemy Rexa. Super. No, wiele wyboru nie mam. Tak i tak. Aha, dobra, gas gdzieś tam sobie spokojnie poradzi. Eee, a klony versus klony, no moje powinny być zdecydowanie mocniejsze. Kody, wiadomo, daje offense down. Eee, znaczy defense up dla swoich, oczywiście. Eee, no, początek dość wolny, bo na relikach też są. O, zaczęli oczywiście od Rexa. Ma tak na szczęście Wecho. Super. No i teraz Ark, który zadaje najwięcej z nich damage'u. Oni nie mają za bardzo buffów, więc można klepać Rexa, Obili, Protection już nie ma. Super. No i co, żeby nie tracić banerów, to dziękujemy panu Kodyemu 52. Myślę, że wynik całkiem niezły. Okej. Okay. możemy walczyć dalej. Mamy Bounty Hunters z Amphis Nest. 248, więc dość szybki Django Bosk też będzie tutaj szybki. 285 plus 30 z liderki Enfys jest dość szybka, bo 252, ale tenacity bardzo mało. Także nie powinno być chyba większych trudności. Jak rzucę sobie tutaj Resistance z. Um, resistance w takim teamie, może to będzie najlepszy. Dobra, no bb zaczął i Ability Black, o pięknie, dobra zacznijmy może tu, u, niewiele brakło żeby zdjąć, o Daisy, mm. może tak, dobra jedną mamy z głowy, teraz trzeba Django się przede wszystkim zająć. Dobra. Um, tak, żeby dać tę kolejną turę. Och, Finn jest strasznie potężny. Ten hero fin. No i kończymy chyba, co? Dobra, dwie postaci Full Protection. Super, więc wynik dzięki temu jest 53. Eee, Bobuś. Cad i Dengar Dengar tylko Gir 9 w sumie mam takiego samego i spróbujmy tutaj imperialnymi z nadzieją, że może Short Trooper kogoś zatłucze żeby tam próbować ten Fitz nieszczęsny z Imperial Stormtroopersami. mam nadzieję, że Short Trooper się pod to zalicza Bobuś tutaj jest najpotężniejszym przeciwnikiem, więc od niego trzeba zacząć na razie może nie będę się przez chwilę tantować. Bardzo chcą bić w ar, yy, naszego. No dobra, teraz się już porozrzucali naokoło. Dajmy sobie Turmeter. No niestety Shop Trooper się za bardzo yy, nie schowa. Znaczy nie pomoże, bo ma Ability Bloka. Oj, Stark, biedny mój. Ach, pad Stark. I sobie zapełnili dzięki temu. Payout. Może być ciężko, jak się nie uda zbić tego Kadabana. No udało się. Szkoda, niestety Ability Block mi tutaj przeszkodził dość mocno. Żeby uratować Starka. Dawaj short trooper. Ach, nie da rady. 4-9. No, wynik słaby. Mogło być lepiej. Dobra, zaraz zobaczymy co z tyłu. Ja tylko pozwolę sobie zerknąć na Fitsa. Ten z klonami zaliczany. Z tą sami się nie udało niestety. Okej. Okay. Chociaż staying strong powinien... Powinienem chyba jeszcze dać radę teraz. Zdobyć. Zobaczymy co tam z tyłu. First order kolejny raz. Jedi. Ten ciekawy skład. Old Republic bardzo słabi. I drugi Team Geonosian Dobra, to lecimy na górę. Hmm. Tak się zastanawiam, co gdzie? No Treja musi raczej tutaj pójść. Myślę, że nie ma za bardzo innego teamu. Ciekawy jestem, co Droideka zrobi. Bo tu może być różnie. Droideka będzie wcześniej. To bardzo dobrze, bo będzie Dispel od Sajona. Ciekawe, czy uda się zdrainować. Deflected chyba było. No właśnie. Dobra, robimy tak. Sion robi Dispel. Zobaczymy co będzie dalej. A, sieknął ładnie Droideka. Chyba spaja się, bo je bardziej. Niż droideki. Deszmy mocno go. O, nie było zbyt mocno. No, szczęśliwie żyjemy. Kolejny drain. Teraz chyba weszło, tak. Było, była czerwień. Drain tu bardzo będzie potrzebny. I lecimy dalej w droidekę. Bo jego się boimy najbardziej. Dlatego tak. Nie wiedziałem kiedy będzie dostępny strzał od Nailusa, dlatego wolałem zawczasu już bić Droideka, a oni nam przecież nie zrobią żadnej krzywdy. Dobra, mocniej uderzymy. Trochę się podleczył Saiyan to dobrze, ale jeszcze to nie jest Full HP. Teraz już jest. Dobra, drain. No, chyba niestety strzałem dopiero spadnie brut, bo wcześniej za dużo, za dużo się leczy. Asyst tutaj nie ma, bo nie ma za bardzo komu asystować. Poza brutowi, który ma isolation, przez to nic nie robi. Może tak. Jednej tury jeszcze brakuje. Ok. No dobra... Ach, traja nie, nie za mocno uderzyła, ale... Nailus. 51. No, zgodnie z oczekiwaniami, chociaż różnie mogło być z droideką. E, dobra. Co jest mocniejsze w tych składach? Czy Hax, czy ten drugi Team Force Orderów? Gdzie rzucić kasa, gdzie rzucić Dera? Hmm... Zobaczmy mody, będziemy wiedzieć dwa złote mody Crit damage. No lepszy jest chyba ofens dla niego jednak tak sobie z szybkością Ten ma full złote 259 uh. Armor 74% uh, 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 uh. twardy będzie Kylo Ren. bardzo twardy. 249, szybki Executener. Hmm. Tu DR będzie miał problem z Seat Trooperem. Troszkę, chociaż nie. DR, DR tutaj rzucam, bo przecież będzie szybszy niż tą Trooper. rzuci szoka i nie będzie z Taunta, będzie można spokojnie bić w Seat Troopera. Który jest tutaj najgroźniejszy. Nie ma na szczęście złotych modów. Troszkę tylko Critical Damage i bardzo mało Offense, więc to będzie słaby... Słaby Seed Trooper. Dobra, czyli DR. Pytanie, czy z HK? Nie, raczej z Basią nią. chociaż za sit Marodera rzućmy HK jednak. Bo HK znacznie więcej robi z Darw niż poza nim. Dobra, cyk. A. Um. Może tak. Nie chcę budzić tego Stormtroopera, dlatego bez AOE. Shadow. O. Oh. O. Oh. Przepóźniej sobie w replayu zobaczyć, za ile walną ten Seat trooper. Wow. Tego się nie spodziewałem. Uhuhu. Nie zauważyłem za ile, ale potem sobie w replayu na pewno zobaczę za ile dostałem od Seat Wow. To był ogromny strzał. Dobra, gaz. Gaz. Teraz. Hmm. Może sprawdzić, tak. Na pewno tak. A sokka. Hmm. Nie wiem, czy potrzebuję więcej. Na pewno nie ArtuDitis i Nie mam niestety żadnego klona. To jest dość problematyczne. Hmm. Chyba wystarczy ta dwójka. Zobaczymy. No, stun. Gaz się twardy zatrzyma póki co. dajmy mu więcej prota. O kontry się dają piękne. To jest relik 7 Kylo Mask. <try> Skąd go po prostu zniszczyłem? No nieźle. Solo by dał radę. Ale na wszelki wypadek, gasoka. Przydała się Anius Sod bardzo wartościowy, aż 4 banery za to. Yy, dobra. No, został ten skład. Tutaj Solo malaka mogę rzucić bez nawet patrzenia w składy. Yy, dokładnie i mody. No, całkiem szybki ten Łot. A co na dole było? Fazma była z mocnych teamów i jedajce Hmm, mam jeszcze Wejdera. Eee, przydałoby się tych Stormtrooperów robić, ale nie mam żywcem kim to robić To jest niestety problem Tu rzućmy solo Malaka Nie powinno być tu żadnych dużych trudności, poza tym, że będzie tam może kogoś wskrzeszał Dlatego się zajmę nim najpierw Ile będę musiał poczekać, oczywiście, zanim się ruszę? No, to jest niestety minus, że będę musiał długo czekać. Ja mam nadzieję, że w 5 minut się wyrobię. Och. O, Duku ma szczęście dzisiaj dużo. Dobra, zróbmy tak. No, będzie brakować. No, normalnie dobrze, żeby tutaj duku szybko spadł, ale łot jest groźniejszy, bo może ich wskrzeszać. No, mam nadzieję, że w 4 minuty się wyrobię. Tatus go nie powinni, ale może być problem z czasem. No jeszcze 3,5 minuty, a tu się niewiele zdziało. Niestety healing immunity nie weszło. No i stąd. Mala, który tam w podstawie dość dużo ma ten city, no jeden z głowy. Zostało dwóch i trzy minuty. <tarka> Starczy, że duku spadnie i pójdzie. A jak nie spadnie, to nie pójdzie. Zobaczymy. Na razie muszę stać w stunie. OK. Drain. Oh. Nie wiem czemu, ale nie zadziałał. Hm. Chyba jednak nie pójdzie. Zróbmy <laughs> tak. o szok. Niewiele zmieni. Strasznie dużo coś ma Protection, którym niewiele mogę zrobić. Uuu, Uu, nie pójdzie to już za mało z czasu. Dlatego wciskam auto. Nie ten skład. Hm. Ciekawe. Normalnie bym tak nie zagrał, oczywiście. Ale. Ale myślałem, że Malak sobie da radę. Niestety nie dał. Myślałem, że trochę, że ten A City jego coś powstrzyma. Tak się nie stało. Niestety. Eee. No blisko, żeby, do, żeby ten Newt spadł. Ech, brakło. On ma chyba tego co 30 protection daje. Ten. Jeszcze raz go trzeba zbić. Zobaczymy czy przez te 20 sekund się uda. No ston. <grym> no ciekawy tim. Na pewno i zero. <grywia> o, za mało ty na city. Na, na moim nieszczęsnym malaku. Cóż, trzeba czymś to dobić. Hmm. Kana mam w obronie. Hmm. Może CLS? Termit i Emperor. Taki bardzo miksowy skład. Na pewno tak. Może tak. Szkoda, że Imperator w Stunie nie stoi. No teraz ich Celes. No, a stun gdzieś wszedł. Dobra, jeden z głowy został NUT. Odzyskiwanie banerów. Trochę za mało. Profity. Tak, żeby odzyskać trochę prota. Ach, nie, nie uda się odzyskać prota. CLS-owi też troszkę brakuje. Tyle. Uh, protection, tylko jedna postać. Ach, słaba to była walka. Niestety nie doceniłem. Yy, no cóż, hienka. Można było się domyślić. Dobra, kończymy składy na dole. Yy, tu chyba Jedi muszę wrzucić. No, ten Jedi byłby najlepszy. Zobaczę tylko, czy jakieś mam, które mogę zrobić. Skład arena z tymi stąd truperami, chyba nie dam rady. Nic ciekawego. Można klepać po prostu. No to cóż, Jedi. I lecimy. Oficer chyba najpierw. Może się uda full bannerów? Cera nie ma, Barona pilota, I została tylko fazma. Może tak. I Mark, i full, jest di full, pięknie. Hm. Tych daj czymś mocniejszym by trzeba było zbić, mam padnę I chyba najlepsza tutaj będzie właśnie ona Tu jest skład No, szybki Ezra Ciekawe Może nim się spróbujmy zająć Resisted, Oczywiście Dobra, dokończmy tego Ezre, Szybko poszło. Może się uda też full bannerów. A może nie. Dobra, bonusowe protection spadło. I podziękowali. Jest full bannerów znowu. Super. Dobra, dwa składy zostały. Mam czym tu bić. Jest Vader, Może Geo na Geo. Powinni zrobić full banerów, a potem rzucę Vadera, Na ten drugi skład też powinno być full. Geo na zjanie. Jest dobry skład. Można klepać. Może kolejność, nie, ale niech już zostanie. Soldier niech będzie. Na pierwszy rzut. Ach, uderzyli mi w spaja. Może nie będę się spieszył, żeby móc się spokojnie podleczyć. Teraz podleczenie. I można spokojnie klepać Sunfucka. 5-4, kolejny raz. Okej, okay, ostatni skład. Old Republic. A jak ryby samam. Hmm. Chociaż. Pewno tak i tak dla panerów. Hmm. Kogoż ostatniego? Może Alfree, żeby tankowała. Jak coś ją podleczymy. Eee, czy jest mi tu fracture potrzebne? A, niech będzie. I Wader zaczyna taniec. Dobra, temu już dziękujemy. Ach, braku. Żeby zbić Zalbara. Dobra, no, zbijmy jego. Może tak. A potem podleczymy Alfree. Tego nie można skontrować. Tutaj już wystarczyło. Super. 5-4 kolejny raz. Puf, Wynik będzie całkiem spokojny, nie licząc tej jednej wpadki. Jeszcze chienka została. Do zjedzenia z Grebiusem. Ale mamy pełny skład do dyspozycji. A tam przeciwnik nie jest najmocniejszy. Więc pójdzie bez jakichś dużych trudności. Na wypadek w full składzie. Lecimy. po Zwycięstwo. Oby! <laughs> Fuu, jest. Byle się granie nie zaczęło, bo to byłby problem. Klikamy w Hyena najpierw. Eee, tutaj obniżymy Def Defense. Uch, już przez sekundę myślałem, że coś się może zawieść, byłby to problem, ale póki co wszystko działa. Mamy dwa target locki, więc się opłaca tym uderzyć specialem sa. Dobra, ciśniemy dalej w Hiemę. Czy już sens już się podleczać? Chyba tak. Przynajmniej nie będzie tak dużo droidów dobra, niewiele mi zrobili. O, Boska to się nie spodziewałem, powiem szczerze. <laughs> Jak to zrobić lepiej? Może tak. Dobra, podleczymy trochę. Cóż, nie mam wyboru. Muszę w Bobę. O, jest Jena. Skończona. Ok, hmm. może niech będzie Asoka. Ona duże obrażenia potrafi zadać. Został tylko Sanfak. Poszła. Ciekawe, jaki wynik? 62. Dobra. To jaka końcówka? 2441. No. Jeden z lepszych wyników na 3V3. Tutaj tej walki jednej szkoda. <noise> Ona była spokojnie do zrobienia. Ale cóż, chciało się próbować malakiem. A to nie wyszło. No nic. Pierwsza runda, więc no, zgodnie z założeniem, poszła. Bez trudu. Zobaczymy jak będzie dalej, bo są dość mocni przeciwnicy, ale to za chwilę. W międzyczasie jak odbierałem nagrody, znaczy nagrody, widziałem jaki wynik. Eee, za poprzednią rundę udało się wbić, jak widać, Chromium. Eee, także spoko. Następny prze przeciwnik to Hell's Hellsbeoles Red Machine. No z tej gildi już z kimś walczyłem, chyba że oni mają jakiś wielki sojusz, też tam może być, ale, ale chyba eee, z tej samej. W każdym razie no, 364 aż Lifetime'u, więc o, ogromna liczba, chyba największa, z jaką do tej pory walczyłem. Też oczywiście chromium już, nieco niżej akurat. W każdym razie jak widzimy, e, gra no, Ray z Ultimate'em i co ciekawe jest też look e, w składzie na Reliku 7. Zobaczmy, co tutaj jest w środku, w każdym razie. Hmm. Bosk jest no oczywiście rebelę, bo Luka posiada klony first order. U to ten nie da, że Luka ma to już pewnie, już, pewnie powoli myśli nad Kylorenem. Zdecydowanie. No, więc jakieś świeższe konto. Mocno, mocno bite, przynajmniej się tak wydaje. 5 151, więc trochę mniej od mojego. Ja więc chyba wszystko na to wskazuje. U Hunter z Django i Bosk mocniej reszta już troszkę słabsza. Z Imperium jest Palpatine Vader zrobieni. Yy, yy, Imperialni coś tam jest. Chociaż Gear 11, tylko Range Trooper. Ufer z orderów. No, trochę mu brakuje jednak do Kylorena, ale całkiem sporo. Jak widać już ma zrobione i to yy, mocno, bo wyrelikowani. No, więc hmm, pewnie nie wiem, koło miesiąca już będzie Kylo zbierał. Nieźle. Galactic Republic. No dość standardowo można powiedzieć. Chociaż Padme bardzo słaba. Hmm, tylko gir 12 na dwóch zetach. Tu jest pewnie ten minus tego mojego przeciwnika. U Jedi. No, można powiedzieć, że dość standardowo. Poza Lookiem oczywiście, a zobaczmy sobie mody tak z ciekawości. 3 złote pewnie pod offense 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 i offense no właśnie 209, więc hmm, speed taki sobie bardzo dużo protection, 100 tysięcy przebił tak ledwo ledwo a the Majo, wow 100 y, 11 tysięcy ponad. Wow. wow wow, wow, będzie ciężko tych da jego przejść. Hmm, Night Sisters można powiedzieć standard World Republic. Huh. No, nieźle, nieźle. Słaba z Zalbar, Karf, no, że dał radę zrobić e, Malaka. Hmm. Han Solo, za to m, tylko GIR 12. E, Falkrumową ma, co ciekawe, zrobioną. No i te postacie, to wiemy, że są pod Luka, dlatego są mocno, mocno zrobieni. U Resistance, oczywiście, musi być mocno, gdyż Ray na Ulcie. U Skandrelli, no, Django na tym reliku piątym wygląda nieźle, reszta raczej standard. U separatystów, no, raczej, raczej słabo. Sitowie, eee, jest maruder zrobiony, eee, Triumvirat dość słabo. Seed Empire, no jest Maruder, Hakanie zrobiony i Seed Trooper. Dobra, szybko na statki, jeszcze rzut okiem. Separatyści, nie ma grewiusa statku. Okej. Okay. Eee, u rebelii, no jest czubaka bardzo mocny, ale Akbar za to bardzo słaby. Hmm, ciekawe. No to statki ma takie sobie. Eee. Galactic Republic standardowo mocno, chociaż Blokun słaby, ale BTL chociażby ma. No dobra, zobaczmy, co nam bociki mówią o tym pojedynku. Eee, po prawej przeciwnika statystyki 20 postaci na Reliku 5 ma, bardzo dużo. Lifetimeowo wygląda lepiej, w offensie za to mniej ma wygranych, to jest ciekawe. Undersizów ma troszkę więcej, w defie mu się... Ło, 444, tyle jeszcze nie widziałem, więc trzeba się przygotować na bardzo, ale to bardzo ciężki pojedynek. Pool dużo, rund, no też więcej wygranych ma. Z ma mniej, Gir 11 mniej, Gir 12 mniej. Gir 13 za to więcej. E, w modach 6 mam więcej, 10 SP mam więcej, 15 akurat przeciwnik i 20 ma 34, sporo. Darf Revana ma szybszego. Wow, 345, piękny mody. B Boska ma szybszego, malaka wolniejszego, Grand Admiral Front bardzo wolny z Nest ma troszkę wolniejszą. Asaż Ventres ma wolniejszą, rzadko się to zdarza. Um, BB-8 ma troszkę szybszego. Bastille ma szybszą. Padma Amidale ma wolniejszą. No bo Gir 12. Gryvesa ma no, całkiem szybki 230. Lot um, Tambor wolniejszy. Anakin szybszy. Shakti ma szybszą Rexa szybszego Kylon maska też. I najpierw tu, po prawej przeciwnika statystyki. Ray ma troszkę szybszą, ale ma strasznie mało healtha, to jest zaskakujące. Luke no, całkiem niezły, bo ma sporo protection i Dimage'a przede wszystkim bardzo dużo a Anakin szybszy, wow 171 345 speed'a, bardzo, szybszy. jeden z najszybszych daro Revanów jakie widziałem chociaż szybsze jeszcze widziałem, to też muszę powiedzieć Jedi Revana ma szybszego Brut szybszy, Enfys dużo w Tenacity więcej niż ja trochę, sporo Tenacity też na Bosku. W statkach wyglądam troszeczkę lepiej. Najszybsze mody na Darwrywanie, Bastilce Fallen, Resistance Hero Fin. Jedi Night i Rex. Średnia arenowa u mnie to 10 i 1 na statkach. A przeciwnik, patrzmy jeszcze tylko co wystawia w, e, klasyczny skład Resistance, jak widać, którym ktoś tam strasznie miał ciężko. E, First Order razy 2 Night Sisters. Razy, dwa znowu. Bounty Hunters no ta dwójka na relikach, e, z którym ktoś się męczył strasznie. E, Duku, IJ Droideka. E, Grievous w standardzie. No i ten team, z którym będzie ciężko sobie poradzić. Cóż, obronę jakoś wystawić potrzeba. I standard, najpierw zaczniemy od statków i od rebelii. Czyli tak, tak i Y-wing. No i Fenix i Cassian. Dobra, dół to standard. Ray. Eee, czy chcę te kloniki wystawić? wystawmy. Niech próbują coś bronić. I pogol z droidami. Natomiast góra. W ten sposób. Night sisterki. I Bounty Hunters. Dobra i tył. Geonozjan nie, nie będę dawał do obrony, zabiorę sobie do ataku. Ale... E, o! Zapomniałem jeszcze Old Republic na górę jednego składu, brakuje właśnie. Teraz jest okej. Okay. I dopchać ten tył dwa razy First Order. E, tak... I z resistance znowu coś skleje. Tu są. Eee, tak. Tak. I trooper niech będzie. Dobra. Obrona wystawiona? No, atak będzie na pewno bardzo, bardzo ciężki. Nie wiem, czy z tym przeciwnikiem wygram. Obstawiam, że raczej nie. Lifetime ma zdecydowanie lepszy. Ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie już za chwilę. Ok, rozpoczynamy. Tak, póki co przeciwnik nic nie atakował, czeka pewnie na późniejszy termin, ale w każdym razie, co wystawił, to widzicie. Jest luk z Hermitem, z Basią, Grevious z droidami, Bounty Hunters i Seed Empire. Natomiast na dole, dwa razy Order i Super z którą chyba się zmierzymy, no bo co? Nie chcecie pewnie oglądać jak całą resztę wybijam, eee, chociaż byłoby ciekawie, bo jest look, z którym jeszcze nie walczyłem powiem szczerze, ale. Ray, Na Critical Damage zrobiona, co bardzo interesujące, za to ma mało HP, więc jakaś szansa do ataku jest. Eee, ci pewnie będą na złotych modach eee, na no 292 potency trochę i damage'u całkiem sporo na po chociaż można więcej wykręcić fin chyba pod speed zrobiony Ła, 326 spida pod critical damage e, strzałka przynajmniej no dobra spróbuję to co mój jeden z moich przeciwników on próbował z, e, najpierw trają żeby doszła do żółtego hp e, a potem polecieć e, kontrą. no dobra zobaczmy czy to e, cokolwiek pójdzie. Zobaczymy co pan nica Treja zrobi hmm, Na razie żyjemy A niestety nie ma naosa oh, No nie najlepszy to widok. O oh. Pu, hmm. cóż spróbujmy zrobić tak. I co zrobisz, Ray? Zrobiła co mogła najgorszego. Szkoda, szkoda, że nie rozbili się z atakami, bo nie pójdzie przez to za pierwszym razem. Cóż, za, znaczy za drugim razem mi nie, nie siądzie ta walka, niestety. Coś złotego, co nie użyje. I jeszcze coś. Tego bym, bym chciał użyć, może być. Zobaczymy, jak. La, le, um, Ray oczywiście zejdzie do żółtego HP. To nawet zapauzuje sobie grę. No, no, zeszła. Mam 5 minut, 7.11. Żeby przejść do timeoutu. Eee... No, żeby przejść do timeoutu i zostawić ją na tym żółtym HP, musiałem tak zrobić, żeby nie było problemu takiego, że ona wejdzie i zaatakuje i zwróci sobie to HP. Z nim niestety muszę chwilę zaczekać, więc dla was pauza, a za chwilę wrócę do gry. Hmm. Kurde, za wcześnie. <laughs> jeszcze zostało 8 sekund. No serio. O, to jeszcze kolejny skot. No cóż, tak bywa. Teraz popatrzę dokładnie. <laughs> Seria zabrakło tak niewiele, bo też warto było sprawdzić, czy uda się finowi ruszyć i potem dopiero. Ale niestety rejza szybka. Hmm. No nic, to żyćmy bandę eow <laughs> I walks for the Win. Zobaczmy, co zrobią. Co zrobi rej. Okej. Okay. No, o to chodziło. Teraz lepiej. <laughs> Żółty HP jest. Zobaczymy, co z tego będzie, więc pora na kontrę. Czyli gaz. fron. I gdzieś tu jest hermit. Jest i hermit. Dobra. Zobaczymy. O, jejciu, tak niewiele brakowało naprawdę. No cóż, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jak po prostu nie pójdzie. O. Niestety za... Zasz... Za dobrze mieli ustawiony turmeter i przez to nie poszło. No i cóż, nie dobiję tego. Więc na 99% już przegrana, bo nie przyszedłem rej. A zresztą będzie niebywały problem. Ach, szkoda. Nie mam gasa, a jest problem, że tu jest luk. A tu jest pełne Seed Empire, no i on oczywiście ma szybszego e, rewana od mojego. I szybszą chyba Bastille. Yy, niestety tak. no to mirror prawdopodobnie jest spalony. Hm. Kurde, no szkoda, że tej rej nie przejdę. Yy. Niestety turmeter nie zagrał, a zbili gasa zanim się w ogóle mógł ruszyć. Yy. Nie zawsze można mieć wszystko. Dobra. Hmm... Padme nie do końca sobie może z tym poradzić, z tym wiem, że tak. Tu nie mam niestety wyboru. czyż tego nie chcę. To i tak muszę Mirror zagrać. Wejder nie poradzi sobie raczej z tym. Aj, szkoda, szkoda, szkoda tej walki z Rey. Hmm. Chyba tak, dobra. Zobaczmy co się stanie, podejrzewam, że Rewan nagle zniknie. Eee, okej. Okay. Potrzebuję Malak, żeby się otamtował, więc muszę to zrobić. A, nie otamtował się, hmm. Cóż, więc Mirror też w plecy, aaa. Kurde. Niedobrze. dobrze. Bastila się za dużo leczy. Hmm, no dobra, podleczmy my się. Mam szybszego Rewana. To coś daję. Ach. Eee, to, że mogę z Malakiem ewentualnie wygrać. Huh, serio? Sam Malak wygra tą walkę. Mogę mu jakiś paralityków dać. O, źle. Mam healing immunity. Eee, Mogło być tak pięknie. Serio dalej healing immunity. Eee, jak mieć pecha, to do końca. Eee, jak mieć pecha, to do końca. Eee, dobra, żuci padnę. Eee. No dobra, to wiem, że na 100% przegrana, bo wystarczy, że on nie będzie bił race'a, bije wszystko inne i tyle. Niestety. No oczywiście raz jest, to... na no, no dzisiaj ta gra jest mega zabawna. Oh. Dobra, tak. Ful B2, tak? Jakby nic mu się nie stało. A, no kurczę, no nawet nie mogę się dowić do niego. No wreszcie. Hmm, na pewno tak. Bijmy B1. Leczenie. No. Może się uda, że będzie bez strat. 10 czardziarz. hm, warto było to zrobić. Wiadomo, że jeden trochę go podleczy, eee, ale to nieważne. uch, jeden kick wystarczył. Aj, blisko, ale dobra, podleczymy się. To jest ok, jeden baner więcej. Piup. Chociaż tutaj siadło. Yy, dobrze. Spróbujmy pana Wadera w takim razie. No chyba najlepiej. Yy, będzie tak, zobaczmy tylko mody, pewnie złote. Yy, jakże żeby inaczej. 209, 100 tysięcy protection. Yy, 11 tysięcy damage. A, jeszcze jest oczywiście Herbit, który będzie piekielnie szybki, no aż tak piekielnie to nie, ale będzie go podleczał. No i Bastilla oczywiście da mu buffy. Hmm. Z kim tego wadera rzucić? Chyba z Imperium. Eee, na pewno tak. Może droid? Imperator. Ciekawe czy pójdzie. Jestem raczej pewny, że może nie, nie. Nie pójść tutaj najlepiej. Na pewno tak. Dwa to chyba za mało. Spróbujmy bawi Immunity. No znaczy Immunity Black. Eee. Ach, kurczę, jakby to stun wszedł. Wszędzie tylko nie tam gdzie chciałem. A, 100 tysięcy protection to było to. A szkoda, prop droida. Ule, siekli mi. W... A, za szybki. Ule, nie dał rady, Wajder. Ale tragedia będzie ta granda arena. Jakby tylko przejść udało się Rey. Ale się nie udało No dobra. Hmm. Wiele składów mi już nie zostało. Czymś to wszystko trzeba dobić. Hmm. No, niestety, jakiś mocny skład musi pójść na tego luka. Dobra, ale może spróbujmy. Tutaj rzucić Geonozjan. Zobaczymy, co się stanie. Oczywiście nie mam gotowego składu. Hmm. Geonozjan. Ciekawe, czy sobie dadzą radę. Oni są wyrelikowani, co jest problemem. I ruszą się pierwsi. Ok, dispel tych offense upów przede wszystkim. Cóż, lecimy dalej w Boska no, i leczysz się. Spróbujmy Blind. No już niewiele zabrakło. Super. Zostaje Django. Z najtrudniejszych postaci tutaj. No, sam fakt szczęśliwie żyje, mogę ich podleczyć. Dobra. Może się uda jeszcze wyleczyć, żeby więcej banerów zdobyć. A, chyba jednak nie. No nic, ale 5-1 weszło. Ok. okej. Cztery mocne składy mi zostały do zbicia. A do ataku już coraz mniej. Eee, na tego malaka spróbuję resistance rzucić z finem i po. Możliwe, że uda się wrzucić immunity. i wtedy pójdzie. No. Chociaż docz był, ale malak spadł. Okej. Okay. Co z tym składem zrobić? No i tu by się gaz przydał, nie? Od początku gaz by się tutaj przydał. Oh, nie mając go jest mega ciężko. Chyba tylko to pole zbije. Nic mi nie zostanie tutaj na tych. Jest szakty z klonami. To coś jest. A drugi skład? SCLS, może coś zrobi? Kurczę, no trzeba będzie próbować. Eee, no to trudno, Jedi. Muszę tu niestety pójść Jedi. Nie widzę nic innego lepszego, co by mi tu pomogło. Hm. Początek nie był za dobry. Ale sieka ten luk. Zróbmy tak, żeby nie stracić się na razie nikogo. Kurczę, ten Hermit go leczy strasznie. On właśnie dobrze zrobiony pod protection. A Hermit mu leczy to protection całe. Kurde, no nie przebije się przez niego. Musi Hermit spaść. Się nie przebije się. No dobra, jedno z głowy. Dobra, mam trochę teraz buffów nałożonych, ale sieka. Resisted. Hm. Buffów od Basi nie dostaniesz. O kurde. No nie mów, że muszę Basię najpierw zbić. Trudno, ale szybko poszło. Kryt nie wszedł do diody. Też nie. Hm. Ili on ma Kryda Avoidance? Może od relików? No dobra, 3-2. Słabo, słabo, słabo. E, Akbar. E, Okej, okay. spróbujmy szakty z klonami. Czy, czy ktoś będzie to w stanie zrobić? Tu powinien najpierw spaść. E, chyba Executioner. Tylko czy jeszcze jakiś klon ma, który mi tu pomoże? Kurde sierżant, <tudno> trudno. Spróbujmy, czy coś się uda zrobić. Okej, okay. sprób... No, moment, którym było chodo chowanie? Tym, żeby choć troszkę pożył. A, dobra, Dispel. Potrzebuje tutaj arka bardzo. Trochę przez to go podleczy, pomimo że stoi w stunie i nie ma z tego asysty. Ach. Dobra, chowamy go dalej i obudzimy przynajmniej następnego. Teraz ten powinien spaść, Dispel tego Advantage, A i Protection z Zety. E, tego podciągnijmy, Offense apa ma. No, trochę brak mocy. Aj, sieka, niestety Kajloren się podleczył celusieńki. Może tego spróbuję zbić? No, też nie. Też niestety nie. Oj, kliknął mnie ten przycisk. Dobra, jestem w grze. Hmm. No, już niewiele brakuje. Super. Trzy minuty zostały. Wieżyczka na szczęście bardzo mocno go bije. A to bije pomimo jego defensu. Dobra, zobaczmy, czy się go uda zbić. Niestety, Shakti spaść może za moment, ale może się uda ją podleczyć. Okej... Okay. Hm. o kurczę, wszyscy, mm, wszyscy, wszyscy spadli, tylko nie ten Almas, no niestety on Relic siódmy ma. A nie mam tu jak go na przykład zestunować czy coś takiego. Oj, bardzo blisko. Ach, udało się. Super. Uff, kloniki z szakty to jest mocna sprawa jednak. Ostatni skład. Ojej, ale tu będzie ciężko. <laughs> A może tak. CLS plus Artu Ditu. Jakieś rebele. Skarif do tamtowania e, wątpię, że tu pójdzie Ale tur nadal Skarif Niech tu próbuje tamtować. Muszę Celesa podleczyć No wiem, że nie mam Turmeteru przez haksa. O ek, ale klepią Ale klepią. Nic im nie zrobiłem nawet Chyba muszę wyjść z walki. Tak, szkoda czasu, bo oni i tak są full. Z reset gry musi pójść. Ach, nie spodziewałem się, że aż tak źle będzie. Cóż. Nie wiem czy mam czym ich dobić. Jeszcze jest Enfys z złotem. To jeszcze można spróbować, i ewentualnie zostawia sobie holdo z Ray na jakąś próbę dobijania. Niestety za szybsy, bo pewnie mody mają pod arenę. No jest strasznie dużo. No, no cóż, jakbym nie próbował Rej, to pewnie bym wszystko ściął za, ra za pierwszym razem. Ale życie. Mm -hmm -hmm. Tylko kto do nich? Może, może tak. No może... Tak, przynajmniej coś ruszą się i coś zrobią. Dama ofensję i tak. Eee, protection. Niech dostanie protection. Fajnie Enfys, że się nie ruszyła. Dopiero teraz. Okej. Okay. Mam dispel w łapie, więc go wykorzystam. Ale kurczę, Enfys dostaje cięgi straszne. Dobra, trochę protection zeszło, może stun. O! No cóż, wybudził go. Ale lejemy dalej. O, oh, hit za 60 klocków, to nawet MF jest, jest w stanie złożyć. No eee, dobra, ten sam tag. Niewiele brakuje. Szkoda, szkoda, że na przykład właśnie... Mm, nie padł niód, tylko... Tylko padła Enfys Nest. A nie można mieć wszystkiego. 58 klocków. No ładnie mam dużo profitów, ale no właśnie pad już, następny. O, jakby tego Scyth się udało jakoś zbić, to potem jest czym to dobić. O. Niestety ten się trochę podleczył. Fina nie mam, bo jest w obronie. Nie tak. Kurczę, jak Rey dostanie strzała to jej nie będzie, więc Alfry potrzebuje. Tak i może Rey. Zobaczmy. Och. A jeszcze ten się otantował. Za dużo tur mieli, no a Rey Relic 7 już jest martwa. Ach, nie dobiję tego teamu. Ach, szkoda. Oj, Ray. Jak ja nie cierpię tej postaci, trudno. Dobijmy statki. Nieważne, czy to będzie pełny skład, czy niepełny. I tak przegrałem. To jest za dobry gracz, żebym sobie tu, żeby tutaj dziś naw, nawtapeł tę agilę. Galactic Republic Dobimy, co mamy dobić i do widzenia. Zobaczymy co w następnej rundzie czy się uda ugrać Ok, lecimy. I Szkoda czasu Dobić i zobaczyć co w następnej rundzie Tak po prostu OK, lecimy. Nie wiem, czy przed chwilką nie było, nie, może słychać. Wybaczcie też drobny frizz, ale drobny zwis chyba był. A, mam nadzieję, że mnie teraz słyszycie i wcześniej też było. W każdym razie, no cóż, nie było czym dobić, więcej. Więc kończymy, kończymy tutaj. Co się uda? Ach, Akbar, dawno z nim nie walczyłem jak na razie, to w stunie cały czas stoi e, moja Nakin, co nie wróży dobrze. Okej. Okay. Taunt. No niestety bez OE. I, I podleczą pewnie Bixa zaraz. A, nie, nie najlepiej. O, widać Bixa, to dobrze. Odleczmy się. Okej. Okay. Jedno z głowy. Mm, co tak mało? Aha, bo miała bonusowy protection chyba. Yy, Sabinka w fantomie. O, tylko protection nie zbiłem. Cienko. Ten zała mi pokradnie banery. W porządku, została tylko Hera. I poszło. 6-3. Cały No nic, tyle z Grand Areny. Przeciwnik ma bardzo, bardzo łatwe zadanie. Ale chyba, nie, nie wiem, lepiej było spróbować na Tomorail niż próbować grać spokojnie. 1667, jeden z najsłabszych wyników na Grand Arenie w 3v3. No trudno, ale zobaczymy jaki będzie następny przeciwnik. No ten był bardzo ciężki dla mnie, ale nie ma co się wkurzać. Zobaczymy jak to będzie po prostu dalej. Cóż, można było się z tego spodziewać, po prostu przeciwnik olał Ray i zbił wszystko inne. A, taka no, normalna, można powiedzieć, taktyka. E, jak widzicie na statkach, e, może za szybko kliknąłem, też za pierwszym razem wszystko. I zostaje dół, Rej próbował nawet 8 razy, ale jak widać nawet bez ultimata Ray da się mm, obronić bez żadnych trudności. No to cóż. Mm, Finał zagra Ioren z Hillsbelsem. E, Hills chyba jak walczyłem z tym gościem, coś tak kojarzę. Mm, ale kiedy to nie wiem. E, a Ioren e, Skylo na Ultimate. No, mniejszy ma rekord 330, ale kto wygra, ciekawe. W każdym razie, ja będę walczył z EA i I, chyba. E, Shadowlands ale z jakąś literką U w środku, więc nie ten mm, najmocniejszy yy, klan. Ale co my tu mamy? z Ultimate, oczywiście na statkach Kenobi 5 771 319 tysięcy lifetime'u, więc chyba trochę więcej niż ja yy, a, mniej, akurat Zobaczmy, oczywiście chromium też już jest, a w środeczku... w środeczku mamy tak. Sirippio widzę CHS zrobiony. więc luka się nastawia. Ciekawe. Treja ładnie zrobiona na Relik trzeci. Jest hermit, jest Grand Admiral, Fron Daka. Oczywiście Rej. Łampa. No. rzadki widok, ale czasem się pojawia. Sam bym chciał mieć, ale totalnie brak czasu na to. W każdym razie Bounty Hunters dość słabi. Z Imperium, mm, no ta dwójka nie ma Imperatora, tylko Gir 12. Perzorder niezrobienie jeszcze. Daleko w lesie. To Kailorena. Ujeda, jak to wygląda? Mm. Luka nie widać, chociaż się widzę przeciwnik mój pod niego przygotowuje Shakti Relic 5 Baris prawie gir 13 nieźle Night Sister Zorda ventres, czyli prawie to co wszędzie widzę Old Republic No Dżuhani i Tefry Dość słabi Kart tylko gir 11 u rebelii, no ewidentnie luk przygotowania, tylko relików mu brakuje troszeczkę, ale pod event następny na pewno będzie gotowy. Resistance, oczywiście muszą być też Ray na ultimatecie. U Skandreli, nic szczególnego. Za to u separatystów dość słabo. Girdy 12 większości. U Sithów no jest ta Treja, um, dość rzadko widoczna na girze 13. Easied Empire, ani Hakani, Maruder nie skończyli. Relik 6, Rewan, 3, Basia, 4, tylko Malak. Dobra, statki, e, separatyści. No, pewnie zobaczę ich w obronie. Nie ma ku temu wątpliwości. A Galactic Republic no standard to jest BTL też zrobione chociaż ploi sierżant dość e, słabi. a urebeli no bardzo mocny han milenium falcon ale reszta już dużo dużo słabsza widać że jakieś świ raczej świeższe konto bo raczej meta zagbarem pominięta ok no to zobaczymy co boty nam mówią o tym pojedynku po prawej przeciwnika statystyki i cóż, relików na poziomie trzecim ma sporo, na piątym też 14, 10 na siódmym. Lifetimeowo ma troszeczkę mniej, w ofensie ma mniej wygranych. Undersized za to ma sporo więcej. W Defie mu się troszkę mniej broni, banerów ma nieco mniej. Dość wyrównany się przynajmniej wydaje po statystykach pojedynek. Z za to ma trochę więcej, gir 11 mniej, gir 12 mniej, gir 13 więcej. Mody sześciokropkowych mam więcej, 10 speed mam dużo więcej, 15 też mam więcej i 20 też. Darf Ravena mam szybszego, Boska mam szybszego, co dość rzadko się zdarza. Darf Malak mam dużo szybszego, Grandad Miller Throne. Mój przeciwnik ma całkiem szybkiego, 310, szybszy niż mój. Elfy Nest ma dużo wolniejszą, Gear ma trochę lepszy. no Może być nieciekawie. Masaż Wentres ma wolniejszą, ciekawe. BB8 wolniejszego, Bastille Shan ma szybszą. Padme Amidale, o, Matko, co tak wolno, Ciekawe. No to jest kontra na Revanów, taka wolna. Griwesa ma wolniejszego, Włot Tambor trochę wolniejszy, Anakin nieco szybszy, Dymajza trochę większego ma. Shakti ma wolniejszą, Reksa ma wolniejszego i Kylo, a Maska szybszego. Po prawej przeciwnik, yy. Galactic Power ma nieco więcej. Z modów wychodzę raczej ja. Relików ma troszkę więcej poziomów, wol... ale ma wolną Ray. Wow. I bardzo mało HP, bardzo słabe mody. Za to Offensa wy... wypakował aż 10 tysięcy. Nie wiem, czy dobrze podładować pod Offense Ray. Raczej mi się nie do końca wydaje, ale się mogę mylić. Bardzo wolny też Skywalker. Nie mamy oboje Kylo i Luke. Jedi Rewana za to ma szybszego. Bruda ma też szybszego. E, no jest. Grievous, pewnie w obronie zobaczę. Najszybsze mody ma na Rewanie Bastilli, RJD Rewanie. Grand Admiral Throne i Resistance Hero Po. Dobra, moja średnia arenowa 10 i 1. A najpierw patrzmy, bo ciekawe. Przeciwnik daje Zalbara oraz Wendora w obronie. Trochę dziwne. Standardowe trio z Imperatorem. First Orderów. Separatystów z Django. Łącznie. Nightsisterki, Maul. Dziwny teamie Sitów, standardowy Grives i. O, negocjator w obronie jednak. Hmm, ciekawe. A areny średnia 2 i 1. okej okay. No to co? Wystawiamy obronę <taki> taką samą jak poprzednio. Zobaczymy, co tym razem się uda zdziałać. Ebel. Czyli z Y-Wingiem jak zwykle e, Piston na start. Dobra, statki są. Dobra, i jak zwykle, góra. Taka nieco słabsza. No i cisterki, Hunters. Uh, I Old Republic. No i dół. Rey. Kloniki. I pogó. dobra. I tył dwa razy. First order. Mm, tak zostawmy Greviusa też w obronie. I coś sklećmy z Resistance, słabszego. Zabiorę sobie znowu do ataku. Geonozjan, czyli raczej coś takiego, e, może bez Rose, niech będzie tak spał. Ok, i obrona wystawiona Zaraz raz Bierzemy się do ataku. Ok, walczymy. E, przeciwnik już zdążył zawalczyć i już wam pokazuję, jak to wygląda. E, z pierwszym polem sobie poradził dość spokojnie. Natomiast przystanął na statkach 5 razy, aż walczył pewnie Hiena do ataku, a Hiena w ataku. Nie był to najlepszy wybór. Ciekawe, Kasjan chyba to został. No, wejdź. Tak, Kasjan. <śmary> Marny. Wista na pewnie gdzieś zbił i się nie zmieścił. Natomiast na dole z klonami walczył dwa razy, rej 10 razy i nie przeszedł. E, cóż, a zobaczmy co wystawił on. E, jak widać, są night Sisterki. separatyści, e, Grievous i First Natomiast na dole e, imperator e, z Bastilą i z malakiem, Rej, e, no i maul z sit, Sitami. Cóż, nie będę się przebiło przez Rej, bo po co? Mm, e, spokojnie na zwycięstwo. Trzeba by pójść i też zrobić ten Fitz. E, na portrecik Death Troopera, który jest całkiem spoko. Trzeba z Krenikiem i z Death truperem wygrać, więc jakąś ustawkę trzeba zrobić. Zerknę tylko najpierw, ile malak ma Speed. Czy można grać Mirror 287? 302. Chyba Bastille ma nieco szybsze, ale malaka mam zdecydowanie szybszego, więc będzie można. Bez żadnych trudności sobie zagrać. Więc tak jak mówiłem, Rej nie będę próbował po co hmm, się męczyć. E, reszta zbidzi mieć z głowy. Tak, tak zastanawiam się od czego by zacząć. Padmę tu na pewno. E, to w miarę pójdzie. Tutaj rzucimy. Hmm, ten magiczny team Imperium. Czyli Krenik gdzieś tu jest, no na szczęście się mieści w przedziale, minimum 50 level musi gdzieś tam być. I Death Trooper. I będzie Fitz zrobiony i fajny portrecik też. Agas tutaj mm, przez nie bez żadnych problemów prze, przejdzie. Ach, musieli zdjąć Death Troopera. Nie, znaczy nie Death Troopera, tylko Krynika, oczywiście. <laughs> Death Trooper przeżył za 50 banerów. No, szału nie ma, ale nie potrzebuję go. Potrzebny mi Fitz. <laughs> Jest Dion. Jest i portret Death Troopera. I 70 banerów do lifetime'u. Okej, okay, no to co? Lecimy dalej. Eee, przejdźmy najpierw w Padme, eee, jak zwykle, na droidy. Takie teamy pewniaków, można powiedzieć. Okej, okay, zobaczmy, co się będzie dziać. Spróbujmy w B2. Jak zwykle resisted. <ścoughs> Ciekawe, ile razy już zrezystował, znaczy B2 zrezystował tego Stuna. Ach, dobra, Dispel. Um, no cóż, muszę się troszeczkę podleczyć. 8 staków, ale nie wystarczyło na to, żeby B2 ścisnąć. Prawie. Niestety, podleczy go B1 teraz. Tak. No dobra, ale lecimy dalej w B2. Ach, wyleczył go cały, prawie. Szybki, strasznie. Ale na szczęście staki odpadnę. Tutaj dały radę. Hm. Mm. Spróbujmy ten stun. Ach, bardzo mało brakło. No i cóż, wciśniemy oczywiście w jedyną, słuszną drogę, dalej. Ach, niestety, cały czas w sumie będzie miał... E, ...miał target lock na sobie B1. No dobra, 4,9. Ach, lepiej już bywało. Cóż dalej? First order i separatyści. Może spróbujmy od razu moc. A, dobra, nieważne. Tutaj są słabe teamy. Eee... Także... Hmm. Mam Jedi. Mamy Wejdera. Mamy Geonozjan. Hmm. Pff, tak, zastanawiam się. Co by najwięcej banerów mogło mi dać? Na dwóch zetach jest Kylo Ren. Unmask. Ach, Vader chyba nie do końca sobie tutaj da radę. Tutaj za to Jedi mogą próbować zrobić full. Więc spróbujmy tak. Hmm, kogo bardziej nie lubię? Chyba droideki. Z Newtem jakoś tam przetrwam. Um, niech będzie tak. Okej. Okay. Lecimy dalej. Już był HP. No muszę profit im dać niestety. Okej, okay. no i teraz Newt Gunray. Dało się go zdjąć. Ten użył Dispela. Ciekawe. Ach, ale teraz użył extortion. Full bannerów niestety nie będzie. Za tą walkę. i zdejmie go pewnie joda. Kolejny profit. Ach nie. Będzie tylko jedna postać z full protection. No ale trudno. 5 2. Okej. Okay. Cóż dalej? Perzorder. Mmm. Są słabi, więc rzucę Geonozjan. Oni mogą próbować zrobić full bannerów. Eee. PPP gdzieś tu są Geonozjanie. Okej, okay, no to lecimy. No dobra, może pandę zacznijmy bić. Już go prawie nie ma. Huh. Duży strzał poszedł, ale się podleczył. Kailo niestety. Spróbujmy teraz tego zwykłego, bo... ...na Unmasku się będziemy mogli podleczyć. Szybki Kylo, ile dostał strzała. Uu. Nie spodziewałem się, że brudko tak trzaśnie tam. <gry> no i miejmy nadzieję, że się po uda um, wyleczyć full protection. No, jeszcze troszkę brakuje, ale też ten Kylo się sam trochę podleczył. No ale. 5-3, dwie postaci full protection może być. Dobra, i na statkach pewnie negocjator, tak jest. Ach, Czy... nie mogę znowu kliknąć. Jest tu. Ach, prawie się udało. Jest eee, z BTL-em. W porządku. No to Mirror Matchup Galactic Republic. I ostatni land. Dostatek i lecimy po zwycięstwo. Byle się granie zawiesiła. Dobra. Przeciwnik rozpoczął. Ciekawe czy siądzie. O, Paw immunity Chociaż nie ma co mówić, bo u mnie też. Dobra. A, jeden target lock tylko na polu, ale i tak warto uderzyć. Sierżant, ok. Tanki same będą tu pewnie latać. Z drugiej strony. Ok. Podleczeni. Tego się można było spodziewać. Teraz ja swoich trochę podleczę. Dobra, tam zdjęty, ale Kailos sobie trochę uderzył we mnie. Dajmy sobie trochę Tourmeteru. Ach, blokun. Nie najlepiej. Hmm, może tak. Bawi, immunity wszedł, Tylko jeszcze jakoś to zdispelować. Teoretycznie trzeba. Eee, nie wiem, czy teraz najlepszym wyborem jest Asoka. Ale przynajmniej Sierżanta zdejmę. Super, jednak było Git. W odpowiednim momencie. Bo Anakin się akurat odkrył. No i resztę można sobie po prostu już zdjąć. Nie ma plokuna. Ach, nalot z drugiej strony. Trochę zabierze. Yy, może tak. Dobra, btl tylko mogę, to btl ja zaatakuję. No, na szczęście BTL nikogo mi nie zdjął. a to różnie bywa. Teraz mój nalot. Może będzie koniec. A nie bo BTL ma. Ej, jeszcze tarcze. Ale się udało go zdjąć. 5-6 panerów. Full Protection 2, Full Health 2. Surviving 7. Okej. Okay. Statki siadły, nic się też nie zwiesiło. Dobrze. Okej. Okay. No to cóż, trzeba tu się zająć. Jej... O, nie taki skład. Malak Basia. Mój derwrewan powinien być najszybszy z tych wszystkich postaci. Tak się też dzieje. No to co? Bastille trzeba klepać. A, mam trochę szczęścia. Bo mogę ich trochę zatrzymać. Defmark się odpalił. O, nie ma nik, niestety szoku, bo nie miałem kiedy rzucić, no ale, ale malak walnął mojego dar w mojego daru rewana, bolało jak. Ale zawsze on jeszcze może z drain'a coś pozabijać. O, niewiele brakło. Ale na szczęście się rewan podleczył, dzięki temu mam z full healthem trzy postacie, dwie z full protection, więc bardzo dobry mirror matchup. No, prawie Mirror, oczywiście, bez darwana. Um, no cóż, został Maul. A zresztą już wygraną mam, tak w ogóle, ale wiadomo, walczymy dalej. Maul, Duku i Sidassasinka. No, nie tak źle z jej spinem. O, za to Maul jest beznadziejny. <grystanie> I Duku. Duku całkiem szybki. O, potency ponad 101%. To coś tam jest. Ciekawy jestem czy Wader, by dał im Radę Solo. Ach, jestem skłonny zaryzykować. Chociaż nie, muszę coś wrzucić. Wrzucę jednak trauna. <grystanie> Z z tego powodu, że no, oni i Vader mają bardzo dużo, dlatego się boję trochę Weiderem. Tu powinno spaść, ten spadnie. Ha, full HP, full protection, dzięki temu będzie zawsze coś. 55 w piechotą nie chodzi. I cóż, została Ray. Czy mam coś tam dorzucić? E, nie, szkoda czasu nawet. Nic tu, ni, ni, nic tu nie zadziała na nią na pewno. Na no, wygraną mam w kieszeni. 1755 banerów na 1522. I cóż, dwa zwycięstwa. Jedna przegrana tak samo jak i poprzednia. Więc za drugie miejsce będą jutro nagrody. I cóż, Chromium Ranga jest. Zobaczymy co z tego wszystkiego będzie dalej, czy ten Kyber się uda, szanse jak najbardziej są, no nic, dzięki w takim razie za oglądanie, no i zapraszam do kolejnych filmików ze Star Wars Galaxy of Heroes, no i oczywiście z kolejnej Grand Areny